każda z nich ląda do nas. Siema Zuśka. Siemano. Zobacz, jakie to jest malutkie, to jest szybkie. Speeda ma, nie? Byś ani nie dogonił takiej kozy. I te kropelki, co zostają na pyszczku tej małej kursy, to je pije. Uczy się pić ta koza. Do tej pory tylko ciągłość cycka, nie? O co chodzi? Kto tak krzyczy na podwórku? Jakby jakieś dziecko, jakby jakiś chłopiec o pomoc wołał. Dobra, potworze świński! Nie, że potworze, bardzo jest piękną świnką. Proszę tego chlebka trochę tutaj ugryźć sobie. No siemano, kozia rodzino i świńska familio. Macie trochę śniegu, trochę mrozu, nie? Może nie, że tak trochę, bo mróz jest trzaskający, 12-13 stopni na minusie, ale pieski się cieszą. Spały gdzieś w stogu siana, bo w budzie było pusto rano, jak przyszedłem. Wołam was, a wy żeście spod plandeki wyleciały, którą przykryta jest słoma, nie słoma, siano. Dobra, bo po słomę my dopiero musimy pojechać. Nigdzie w okolicy słomy nie było. Aha, słuchajcie, patrzcie, jakie musiałem katakumby wczoraj porobić. No bo lekko zawiewało. Takim mrozem, wiecie. To znaczy, no lekko zawiewało, ale mocnym mrozem. I musiałem zrobić tak prowizorycznie, chociaż to nie ma wyglądać, to ma działać. A żeby tym kozom, co tu śpią i świniom, nie zawiewało, nie było zimno. Patrz, maluchy. Słuchajcie, miały zabraną lampę, ale za to miały... Ej, nie gryskaj tu, ale za to miały wrzucone siano, nie? A żeby tu matka zrobiła gniazdo, ale widzę, nawet gniazda nie ma. Wziąłem im lampę i dałem kozom tam na dworze, słuchajcie. Czekajcie, bo normalnie tu jest taki ścisk. Wszyscy pod gierami stoją. Jestem w trakcie znoszenia wody z domu takimi różnymi wiaderkami. Słuchajcie, dałem tą lampę tutaj na noc do tych małych kózek, bo one są tak trochę na zewnątrz, nie? Można by powiedzieć. Łe kurde, czopka spadła gospodarzowi ze łba. I co teraz? Czekaj, patrzcie, one tu mają taką wałkę zrobioną. Tam w narożniku świeci światełko ogrzewające ładnie. Lampa grzewcza, tak zwana kwoka. No i dobra, maluchy nie wymarzły, żywiutkie są, rezolutne, wesolutkie. No, będziemy was za chwilę wypuszczać tutaj na podwórko, a może zrobimy w sumie to już teraz, co? Dobra, zapraszam. Mamusia wychodzi, malutkie za mamusią biegną. Faflot już się czai, ażeby... Ej, kurde... Słuchajcie, bo te drzwi to są naprawdę takie, nie? Patrzcie, jak się zawiasy powyginały w tych drzwiach. Ja muszę takie mocniejsze zawiasy jak tutaj zrobić. Jak tutaj. Tu nawet jeszcze są magnesiki. Dobra. No, tragedia. Dobra, Jaruś, nie ma co kombinować. Idziemy jeszcze zobaczyć do królików, czy króliki żyją. Co mają nie żyć? Patrzcie. Wczoraj dostały dużo siana, to porobiły sobie jakieś takie katakumby. Tutaj będziemy im za chwilę wymieniać wodę, a i będziemy je karmić. Dzisiaj jadę po królika nowego, samca. No siema, Gabrysia. Ganiasz tutaj za tą mamą? Czy za kim ty lecisz? Za babką Grażynką. A gdzie jest twoja mamusia? Tutaj, z Kaśką. To jest Kaśka, mała Kaśka. Biało, taka beżowa. Chodzi z mamusią, mamusia oprowadza. Pieski latają, faflotają. Faflot tylko za uszy próbuje ciągnąć. Ale uważaj, jak ta mała córunia, kozia, nie? Wyda jakiś dźwięk, zapiszczy. To jak matka z tych rogów, niczym antylopa, ci przywanzoli w ten psi pysk, to zobaczysz. No, a ona naprawdę chyba ma jakieś geny od antylopy. A kto tutaj wygląda do nas? Siema Zuśka, siemano. Ale ty jesteś piękna, jaka ona jest malutka. To jest, słuchajcie, najmniejsza rasa kozy na świecie. Miniatura holenderska, taka koza karłowata. To nawet nie jest miniaturka, to jest koza karłowata. Świnia przyszła się przywitać. Lucyna, nie, to jest Ewelina, a Lucyna po prawej. To są dwie największe świnie w naszej świńskiej rodzinie. Aha, słuchajcie, nie dość, że ja po królika będę jechał, to jeszcze będę jechał po dwa
prosiaczki, po dwie lożki, takie biało-czarne. Znalazłem bardzo fajne takie, więcej bym powiedział, nawet mają białego tam niektóre, jak czarnego. Bo chciałem zrobić tak, żeby, słuchajcie, wychodziły nam prosiaczki. Mieszka, czekaj, no tylko coś powiem. Żeby nam wychodziły prosiaczki takie łaciate i mówię, sprzedamy Gucia i wymienimy go na innego knurka, takiego może białego bardziej. Ale stwierdziłem, że szkoda mi tego Gucia, on taki oswojony, on tu też ma swoją rodzinę przecież. I dokupimy dwie lożki, biało-czarne, takie bardziej jasne. Patrzcie, jak one w tle tam wariują, faflot jest cały w skowronkach. Bawi się z tymi kuskami, ale powiem wam, bałbym się zostawić go tutaj sam na sam z tymi kozami. W sensie bałbym się pójść stąd i zostawić to tak samopas, te wszystkie zwierzęta z faflotem w roli głównej tego grandziarza, bo on by mógł zamęczyć te kuski. Zobacz, jakie to jest malutkie, to jest szybkie, speeda ma, nie? Byś ani nie dogonił takiej kozy, ale byś zamęczył. Lotałbyś tak długo, aż byś ją gdzieś tam doszedł, nie? Zaraz byś ją zadusił. I tak by się skończyła ta wasza zabawa. Patrz, ganiają się te siostry w koło tego nowego płotu. Będziemy go dzisiaj dokańczać. Albo może on już jest dokończony, słuchajcie. Bo ja ostatnio tak nagrywam, że w dwa dni tworzymy jeden film. Że rano dogrywamy końcówkę wczorajszego. Bo mamy jedno albo dwudniowe opóźnienie z filmami z racji na to, że nam dużo czasu... Nam, co ja gadam w liczbie mnogiej. Mi dużo czasu to zajmuje ostatnio. Robota w przytulisku i jakoś tak mi ciężko to wszystko jedno z drugim pogodzić. Jaruś, stoisz tutaj z kogutem, kogut na jednej nodze stoi jak bocian i ze świnią jeszcze, tak? I z małym prosiaczkiem. Mały bekon został i mały boczek. Dzisiaj chyba przyjeżdża. Czekaj, niech ja się skupię, kiedy to będzie. Dzisiaj chyba przyjeżdża ktoś po tego małego boczka naszego. Gdzieś tutaj jest ten drugi prosiaczek. Gucio, słyszałeś co mówiłem? Że raczej z nami zostaniesz. Zobacz, jaką tu masz miskę z lodu. To wygląda jak jakiś klosz od lampy. Ja pierdzielę. No. Dobra, słuchajcie, ja biorę wózek, jadę po siano. O, kozia rodzinka przyszła się ładnie napić. A te małe nawet nie umieją jeszcze wody pić. Chociaż patrzcie, wkłada ten pyszczek i te kropelki, co zostają na pyszczku tej małej kusce, to je pije. Uczy się pić ta koza. Do tej pory tylko ciągłość cycka, nie? No, a teraz wody się napiłaś i już jakieś nowe doświadczenia są. Patrzcie, jak matka ciągnie, jak przez słomkę. Dobra, moi drodzy, z racji na to, że tu na pewno wszyscy się domagają jedzenia, to ja zacznę dzisiaj od kóz. Także jadę po siano i za chwilę widzimy się tutaj z powrotem z tą pełną japonką. Słyszycie, jak się drze? Ta nasza Zosia. Jedziemy do niej, do jej córuni Zuzi. Ej, Adaś! Oj, ty pierniku jeden, ja to jednak mam refleks. Pierwszachista. Nie no, trochę lepszy. Poszlij mi wąs stąd, bo ty nie wiadomo gdzie chcesz uciec. Tam? Czy tu? Do siana, tam nic nie ma. Dzisiaj nie ma wyżerek. Chociaż kto wie, jeszcze chyba zajadę. Patrzcie, no poleciał tam i coś tam próbuje odnaleźć. Taki jest nauczony. Zaraz po niego przyjdę, żeby on mi drzewek nie poobżerał. Jeszcze do tego nigdy nie doszło, słuchajcie. Ale przyjdzie taki dzień, że on zaskoczy, wiecie? Zaskoczy, posmakuje i już później będzie obżerał. A ja tutaj te wszystkie drzewka, ich nie widać, bo to gołe kikuty rosną. Fajnie będzie na wiosnę zielono. Ale te drzewka już tyle razy wymieniałem, sadziłem nowe i tyle się dziur nakopałem, że matko jedyno. Słyszeliście to? Dobra, jedziemy, słuchajcie, do tej Zosi, bo ona tak się drze. Ja to już ostatnio mówiłem. Ja kiedyś nie wiedziałem, że ona się tak drze. Przywiozłem ją, puściłem ją tutaj na podwórko i mówię, o co chodzi? Kto tak krzyczy na podwórku? Jakby jakieś dziecko, jakby jakiś chłopiec o pomoc wołał. Niesamowite. Dobra, pod samo wejście żeśmy ci dostarczyli, ale muszę tu ugrulać takiego cukierka i tam w te drzwiczki dostaniesz, wiesz? Tu w międzyczasie twoje kumpele i twoi koledzy będą wyżerać, a ja idę tu. O, czekaj! Kurde, czy ja to będę umiał tak zrobić? Śmierdzi mi się, słuchajcie, jak to się mówi, zrobić zasuwkę tu w tych drzwiach. Ale dzisiaj jest ten dzień. Oj, biada mi, jak ja tego nie zrobię. Bo tu jest na śrubkę, słuchajcie, a nie zawsze mam przy sobie wkrętarkę, bym musiał iść gdzieś tam po wkrętarkę, żeby tu odkręcić. Albo tak iść, jak po drabinie na tej furtce. Ale tu zrobimy taką zasuwkę.
taką, jak jest tam w tej klapie, bo tam jest taka klapa otwierana. Taki po prostu pierdzielnik. Dobra, jedziemy dalej z tą taczką, bo tu jest paśnik specjalistyczny, a nie, że będziecie z taczki źreć i bałagan robić. Jarosiu, Bożej. Dobra, let's go. Jeszcze tutaj to towarzystwo. Zimno, powiem wam, słońce świeci. To ja nie pamiętam, kiedy słońce było na niebie tutaj u nas w Koziołkowie. Ale lepiej, że słońce wyszło i mróz jest czaskający. Jakby miało tego słońca nie być i znowu by miało padać. Gośka, kiedy ty urodzisz? Coraz grubsza się robisz, daję ci jeszcze tydzień. Chociaż po twoim wymieniu myślałem, że to się szybciej wydarzy. Dobra, Malwinka, zaraz przyjdę do ciebie. Tam ci okno otworzymy, bo ciemno tu masz. Patrz, Gucio już coś kombinuje. Oj, czekaj. Ty nie bez powodu masz takie imię. Lotosz tylko i bzykosz, jak ten Gucio od pszczółki Mai. Dobra. Słuchajcie, wstępna taka wyżerka to jest, żeby kozy nie marudziły z rana. Później będą jeszcze buraczki. Chlebka suszonego mam w domu, się suszy na parapecie. Także będziemy jeszcze tutaj poprawiać, tak jak ten Gucio poprawia. A myszka tam wącha, co się dzieje? Matko jedyno, o co tu chodzi? Zaś będą małe świnki. Czekaj, niech ja to policzę. Świnia chodzi w ciąży 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni. No to myślę, że to będzie gdzieś w kwietniu. Otwieramy te wrota, ażeby... Ale piszczy. Ażeby tu nastała jasność. No jasności nie będzie, ale będzie chociaż taki półmrok. Ale lepszy półmrok jak przeciąg, słuchajcie. Wolę te okna, tak wiecie, prowizorycznie, ale zabezpieczyć. No i dobra, od razu lepiej. A te dwa aniołki nasze białe, bliźniaki, potem nawet furtkę źre. Ciekawski jest, odkrywa świat. Wszystko musi do pyska wziąć, wszystko powąchać. Wszystkiego musi się ta koza nauczyć. Tak samo świnka. Wszystko co małe, co młode, czy człowiek, czy nie człowiek, czy zwierzę, musi się nadziać na jakieś przeszkody, utrudnienia, tu się oparzyć, tu coś kwaśnego zeźreć. No i na tym polega życie, słuchajcie. Wtedy się takie stworzenie uczy. Jak to się mówi, jak się nie przejedziesz, to nie dojedziesz. Dobra, jedz, trochę masz tego sianka. Co kot napłakał, ale jeszcze poprawimy, Malwinka, jeszcze poprawimy buraczka pastewnego, no i tego chlebka. Fajne te maluchy, żywe. No, bałem się troszeczkę o was, ale tutaj było w środku 4 stopnie na plusie. Fajne te maluchy, patrzcie jak one kicają. Jak takie zajączki. Ja to mówię niekiedy, że koza to jest taki zając, tylko na wyższych girach. No i raciczki ma zamiast łapek. Dobra, fajno. Co ja chciałem mówić? Już ani nie pamiętam, bo żem miał 5 myśli na sekundę i nie wiem o czym gadać. O, patrz, matce chciałeś wskoczyć. Kurde, mylę się trochę, który to jest chłopak, a dziewczynka. W kozie koza na barana chciała wskoczyć. Ale chłopiec to będzie chyba ten, co ma taką plamkę. Patrz, na dwóch nóżkach skacze. Taką plamkę ma na nóżce i to będzie chyba chłopak. Dobra, moi drodzy, ja wychodzę. Świńska familiada. Świńska familia, w sensie, tutaj gniazdo uwiła. No i dobra, tak jakoś tu śpicie w tej izbie z kozami. Słuchajcie, jakoś tutaj się dogadują. Za dużo miejsca nie mają, ale jeszcze nie jest tak, ażeby jeden na drugim musiał spać. W przyszłości będziemy robić, w przyszłości, w tym roku, słuchajcie, już na wiosnę, a może nawet wcześniej, będziemy robić, Knureczku, Jureczku, czekaj, no bo masz tu kawałek słomy,
z tyłu koziarnię, wiesz? A tu będzie dla świnek może więcej miejsca i zrobimy też jakiś kurniczek. Jakąś dobudówkę zrobimy, wolierę. Dobra, fajny jesteś, grzeczny kolega. Kolega, to jest koleżanka, tylko ją tak nazwał. Knurek Jurek, bo już myślał, że to jest chłop. A to się baba okazała i dziesiątkę dzieci urodziła. Tu to jest ich gniazdo. Patrzcie, jakie szczurki, jakie myszki. Głodny też jest ten koleżka nasz. No i dobra, dawaj tam kichawę. No i dobra, wychodzimy stąd. Ale tu fajnie słoneczko przyświeca. Paflot, czaisz się tutaj? Zobacz, mały boczek przyszedł. A ja żem cię szukał, już miałem myśli takie, że byś cię porwał, orzeł może, co? Paflot, bo lis by tu nie wlos, nie? Ty byś lisa ogolił na łyso i jeszcze w kaczym pierzu wytarzał. A jeszcze wcześniej w smole. Chociaż kto wie, jakby lis tego Paflota porwał, nie? Ja pierdzielę. Nie wiem, co by to było. Kto kogo? Mieszka jak sucha. Chodź, Adaś, chodź, bo sam się uwięziłeś we więzieniu. Patrz, ale teraz co? Zobacz, on tam chce wyjść, a tu chcą świnie wejść. A ja bym nie chciał tych świni wpuszczać, bo tutaj dzisiaj nic dla was nie ma. To znaczy jeszcze nie ma, bo zaraz jadę na stółówę i zobaczymy, coś tam może będzie. Dobra, czekaj, bo Adaś utknął, trzeba go wyciągnąć. Chodź no chłopaczku, chodź. Dobra, chodź, nie wyrywaj się, bo upadniesz, a ziemia twarda, zmarznięta. Mieszka, chodź, wypuszczamy to towarzystwo. Zobacz, jak oni lecą. Oni już wiedzą, gdzie lecieć. Tutaj mam dla nich przygotowane troszeczkę ziarna, ale też tylko tak wstępnie, ażeby ich nakłonić. Czekaj, bo niepotrzebnie to zamknąłem. Ażeby ich nakłonić do przejścia z tego podwórka na tamto. Tam mają więcej przestrzeni. No i niestety teraz mi świnie tam wbiegną. A dobra, widzicie jak to jest? Nie wszystko człowiek jest w stanie tym mózgiem zakodować. No dalej, bo na razie to same kozy widzę. Oj, ktoś dostał przez przypadek. To chyba ty byłaś. Zobacz, gąska Gosia tam leci. Skrzydła rozprzestrzeniła wszystkich, straszy, że to wszystko jest jej. No, żeby uciekali. Ale tu się wszystkie kuraki zleciały i indyki. Dobra, i ta gąska Gosia. Myszka, zaraz im jeszcze poprawimy, bo mało my dali, nie? Jadę w międzyczasie, słuchajcie, na stółówkę. Zobaczymy, czy coś tam się uda skurać, zdziałać, zdobyć po prostu jakieś wyżerki dla was tu wszystkich. Ty, Myszka, też niekiedy nie chrupniesz sobie coś. Gośka, nurkujesz do tego wiadra? Kurde, co najmniej, nie? Jak do jakiegoś bajora. Ty chcesz się wykąpać, czy chcesz się napić? Myszka, widziałaś ją? Ja w międzyczasie, słuchajcie, zanim jeszcze pojadę na tą stołówkę, to wrzuciłem tam kilka buraków, idziemy to zobaczyć. Myszka, jakiś taki lelek dzisiaj jesteś. Ja cię kręcę, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Dobra, i kaczor Zenek też. Jakieś kąpielisko to tu sobie próbuję urządzić. Patrzcie, mam te buraki, ale kto wie, czy one czasami nie są troszeczkę przymarznięte. Zobaczymy. Świnia też, bo to jest i dla kozy, i dla świni. Świnia uwielbia, słuchajcie, takie pastewne buraki. Nie są chyba na tyle zmarznięte, bo widzę, potrafisz tym pyskiem, a masz go naprawdę silnego i wielkiego. Dojdź tutaj do tego miąższu, no. Gryskaj, gryskaj, tylko człowiekowi łapy nie odeźryj. Bo kto cię będzie karmił, jak mi rąk zabraknie, to... To kto tu przyjdzie, co? Ktoś by się to może jeszcze znalazł, ale nie wiem, czy z taką chęcią jak ja. Matylda, a ty się robisz jakaś taka okrągła też. Ty już nas uraczyłaś swego czasu 3 maluchami. Niestety 2 nie przeżyły. Jeden był jakiś chory od początku, mały, taki szybko mu serce biło. A druga kózka, oto dziewczynka, pierwszy chłopak, a druga dziewczynka zachorowała tam na jakieś polio prawdopodobnie, też nie udało się jej uratować. System nerwowy miała tam jakoś zaatakowany i już później takie padaczki, że matko jedyno, został tylko kto? Wojtuś, ale Wojtuś musiał zmienić lokalizację, bo tyle tych koziołków było, że matko jedyno, Faflocie kochany. Myszka tu kurde driftem wjeżdża, ale coś mi się wydaje, że ta koza też nas zaskoczy za jakiś czas, może bliżej wiosny. Dobra, pokazywać, patrz jak Adaś walczy z burakiem, Marysia, mama jego też, mu tutaj coś towarzyszy, pomaga. No i babka Grażynka też sobie radzi. Nie są aż tak te buraki zamarznięte, myślałem, że bardziej je szlok trafił, ale były tu we wiacie, to się nic nie stało. Kurde, zastanawiam się, co te gęsi tak usiadły tutaj przy tym wiadrze. Siedzą i gawędzą, gaworzą. A Gosia sobie jeszcze jakąś taką poranną toaletę tutaj stosuje, piórka na mokro sobie czesze, dzioba macza i robi sobie tam jakieś zabiegi fryzjerskie. Trochę masz te
pióra podziobane jakieś takie. W ogóle nie wiem, kurde, co się dzieje, powiem wam, czy gęsi nawzajem i siebie dziobią, gryzą tymi dziobami. I przy okazji te kaczki, ale niektóre kaczki mam naprawdę w kiepskim stanie. Ta to jeszcze w miarę wygląda, a niektóre wyobraźcie sobie, że w ogóle ogonów nie mają. I ja nie wiem. Ej, patrzcie, jak mały ten knurek, bekon nasz, z ciocią, z kozią ciocią, Marysią, wyjada tego buraczka. Fajna symbioza tutaj jest. Podoba mi się to wszystko, tylko Faflot, nie podoba mi się, że ty troszeczkę te kuski tak gonisz, kudłaczu jeden, wiesz? A, niegrzeczny jesteś. Gucio, chodzi ci ta dupka, ale już przestań, przestań. Zobacz, on robi. To są po prostu zwierzęce gody, tak? Dobra, nie będę tam robił zbliżenia, bo nie wypada. To nie jest film dla dorosłych, tylko film przyrodniczy. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze, Monte, w sumie zrobiłeś, żeś to zasłonił, wiesz? Bo ja nie wiem, ale spida mają te kuski. Czy chciałbym to widzieć? Dobra, moi drodzy, wuja Jaruś w towarzystwie. Chociaż nie wiem, czy to nie jest czasami jego dziecko, bo się tak zastanawiam, czy tego Czarusia, czyli syna Jarka, czy Jarka. Są te małe, kicające kuski, ale chciałem powiedzieć, że w towarzystwie, no niech będzie, że tych twoich córek ładnie wyżerasz, chociaż ani pewnie nie kumasz czaczy, nie? Czy to twoje, czy nie twoje, ładnie jedz. Gucio tu robi swoją robotę, nie przeszkadzam, jadę luknąć, na dupę musisz dostać też jeszcze, o, trzeba to futro przeczepać. Jaruś, jadę na stołówkę, zobaczyć, czy masz jakieś tam smaczki do odebrania. Let's go! No siemano! Siemano, Kama! Sama zostałaś, co nie? A wiesz czemu? Może i wiesz, bo byłaś naocznym świadkiem, jak to się wydarzyło, że twoich kumpli wzięli dobrzy ludzie na domy tymczasowe. Słuchajcie, bo taka jest zimnica, ja przez to też jestem z baniakiem. Z domu muszę wodę wozić tym pieskom, bo wszystko zamarzło. Dzisiaj w nocy 12 stopni mrozu. Chodź, Kama, nalejemy ci wody. Zobacz, i w tym wiadrze masz wszystko skute lodem. Tutaj tak samo, w tym garnku. Ja cię kręcę. Słuchajcie, kilka piesków jest na domach tymczasowych, Kama, a kilku twoich kumpli jest tam w kojcach, w budach, bo tam, tam jest im cieplej, wiesz? Bo tu są takie budy na otwartym terenie dosyć. A z racji tego, że jest mróz i jest wiecznie, to taką budę bardziej wyziębi, że tak powiem, niż w kojcu. Kojce są też niektóre zabudowane, od tyłu jest ściana, a niekiedy nawet nie od boku. Uważaj, Komula, bo kurde, widzisz, jak strzaskał mróz tą wodę normalnie na jeden gnot. Prędzej garnek się rozwali. Zobacz, on już się tu rozwarstwił. Idę po jakąś nową miskę, bo ten garnek i tak żem pierdyknął, że do takiego stanu się doprowadził. Dobra, słuchajcie, Szagiego nie ma. Szagi jest w domu tymczasowym. Tutaj te dwie ciotki, klotki są. Wolontariusze tutaj zadbali o to, ażeby miały pod dach praktycznie słomy, jakieś ciepłe koce, różne szmatki, nieszmatki. Tak przeważnie te psy w budach siedzą. Także to na dworze raczej im się nie przyda, ale jakby chciały, to mają na czym posiedzieć również na dworze. Tutaj jest pusto. Tutaj, słuchajcie, ten pies, owczarek niemiecki, ten Cezar, on od Sylwestra siedzi w budzie. Przestraszył się petard chyba. Dobra, Jędrula, też tutaj masz, nie? Jeszcze muszę wszystkim pieskom kupy posprzątać, bo jestem dopiero tutaj z wodą. Robię obchód z wodą. Wszystkim te lody wywaliłem z misek i nalałem nowej wody. A kupy będziemy dopiero sprzątać. Tutaj jest piesek, tutaj też jest taka myszka mała. O, tutaj jest jeden z tyłu ten piesek. Ale on się boi, coś kurka wodna. Dobra, i tutaj mamy bakcyla. Ja idę, słuchajcie, z tym na śmietnik. Tam z przodu mamy taki śmietnik, takie miejsce na śmieci. Czekamy, aż nam zwrócą kontener, bo zabrali i... A czemu nie chcą oddać, to kto to wie. Tu jest pusto, tu jest pusto. I tutaj jest taki ziomeczek kudłaty. Ty to chyba jesteś bąbel. Cieszysz się, no dobra, fajno. Wodę masz, jedzonko masz. Tak jak mówiłem wcześniej, te kupale jeszcze posprzątamy. No co ty tak lotasz lewo i prawo? Fajny jesteś, kudłaczu. Słuchajcie, tym pieskom, co się dały, zostały ubrane takie, widzicie, fraczki różne, kurtałki, ażeby im było ciepło. Dobra, czekaj, tu mamy jakieś miski. Taką większą byśmy wzięli dla tej Kamy. Wymyjemy ją i będzie ok. A nie ma innej? Czekaj. Kurka wodna! O.
odkleiły. Dobra, biorę tą. No cieszy się, cieszy się. Cieszy się piesek nawet z pustej miski, tak? Czystego ludzkiego towarzystwa. Ty jesteś taka bardzo do człowieka, Kamula, wiesz? Dziwię się, że jeszcze tutaj jesteś, że się żaden mądry... mądry. No, swoją drogą. Że się żaden dobry człowiek jeszcze nie znalazł. Że cię nie wziął, wiesz? Dziwne to jest dla mnie. Jesteś kawał fajnej psinki. Ojeju, no. Chodź, Kama, tej wody nalejemy. Chodź. Ale żeś tu zrobiła bałagan. Ty nie możesz dostawać takich szmatek, takich ręczników. Bo po co tobie taki ręcznik? Przecież ty na tym ani nie usiądziesz dobrze. A poza tym wszystko pożresz i ja tu później muszę sprzątać. No ale tak to jest. Nie każdy wolontariusz wie, jak dany pies reaguje. No i dobra. Ktoś tak patrzy, czy ktoś nie przyszedł, bo ma ktoś przyjść, słuchajcie, po psa do domu tymczasowego. No to dobrze, niech przychodzą ludzie, żeby te pieski przeżyły te temperatury. O, napi się ładnie, no. Kamulka, dobra. Zobacz, ile tu jest tych szczępów. Nażrasz się jeszcze tego i się udusisz. Matko jedyna, dobra, i te kubska jeszcze. Moi drodzy, słuchajcie, ja zrobię swoją robotę, czyli posprzątam kupy, dam każdemu jeszcze przecież jedzenia i weźmiemy jakiegoś pieska na spacer. Może Kamulę. Dobra, słuchajcie, ja wziąłem tą kamę na spacer, ale wyobraźcie sobie, że kamera odmówiła mi posłuszeństwa z racji na niską temperaturę. Tymczasem pragnąłem pokazać wam parowóz. O ile ktokolwiek jeszcze wie, co to jest parowóz. Moi drodzy, jadę teraz do stołówki i bierzemy smaczki i słuchajcie, będziemy karmić naszą brygadę. Let's go. Aha, i byłem sobie kupić rękawiczki, bo gdzieś żem zapodział. Dobra, jedziemy. No siemano, wy jesteście chyba zakochani, coś mi się wydaje. Maciuś, wiesz coś na ten temat? I no mów, będzie coś z tego na wiosnę? No, słuchajcie, pierwszy raz Mimi pozwolę mieć młode, a później będziemy ją sterylizować, bo ja mam takie zasady, żeby ten cykl życia się domknął, żeby ona poczuła, co to jest macierzyństwo. Robię jej to oczko na rumianek, ale cały czas jej tak trochę, nie że ropieje, takiego śpiocha ma i tak łzawi jej to oczko. Dobra, ja nie o tym, słuchajcie, mam wyżerkę, chodźcie, karmimy te wariatkowo. No, Jaruś i banda twoja, jesteście gotowi? Słuchajcie, dwa takie wiaderka udało mi się zorganizować. Także dobra, to zielone w prawej mojej ręce będzie dla koźlaków, a to drugie dla świniaków, tylko muszę to drugie odłożyć, bo one mnie zeżrą. Wszyscy głodni. Dobra, proszę bardzo. Co tu jeszcze wyskoczyło na dnie? Mięso, patrzcie, kozy nawet mięso jedzą. Zobacz, świnia też tego ryja swojego tu wtyka. Patrz, co to tutaj jest? Normalnie wieprzowina. Takie skrawki, skarkówki, chyba jakieś tłuszcze. Bo jakbyś takiego tłuszczu dziecku nie odkroił, a tam dzieciaki wyżerają na tej stołówce, to by nie zjadły. Takie to są ancymony. No i dobra, i ta zielenina. Jaruś, ty dzisiaj preferujesz zieleninę? Tak, dobra. A kto tu zajada mięso? Babka Grażynka jakiś plasterek szynki przed chwilą pochłonęła. Patrzcie, co świnie robią. Ja cię kręcę. No dobra, słuchajcie, jak wam to smakuje, to dobra. Świński kanibalizm po prostu. Jaruś, kręcisz, że jak tak z boku siedzę i cię wącha mnie, tu normalnie śmierdzisz jak diabeł. Jasny gwint. Dobra, czekajcie, trochę trzeba tego zatowarowania tutaj dać naszej małej Zosi i tej małej córeczce jej. Tutaj macie zamarznięta, ziemia jest, to nie będzie brudne. Proszę zajadać, wyjadać. No i tyle, moi drodzy, a ja biorę to drugie wiaderko. Jeszcze mam tutaj chleb. Także będziemy chlebem poprawiać, ale to bym chciał póki co tym świnkom. Może one się skapną, a jak nie, to ktokolwiek się tu skapnie, to zapraszam. Tutaj, słuchajcie, jest takie korytko płytsze, co by może te małe prosiaczki się najadły, ale kury się zleciały. Groszku tu mamy, marchewki, ziemniaczek gotowany, szynki, szyneczki, chlebka trochę. Ja cię sunę, to miało być dla świń, ale dobra. Kuraki nie chcę, wydziobią też, a świniom zaś tam rzucimy jeszcze buraka pastewnego. I tyle. Zobacz, co kaczki z tym wydziwiają. O, przyszedł Bucio,
załapał bakcyla, a zagucie może reszta familii przyjdzie świńskiej. Chociaż one tam wyżerają to, co kozom spadnie z koryta, a co dany osobnik dosięgnie, to jeszcze tam wejdzie, na dwie łapy stanie, na dwie raciczki i też wyjada. Dobra! Ale tu jest kombo. O, przyszła druga świnia i myszka też, jakiś soczek tu spija. Ja cię kręcę. Nie tak to miało być, słuchajcie, dlatego ja zawsze karmię świnie przed wypuszczaniem ptaków, bo później jest takie wariatkowo, że świnia je, a obok niej kaczka beblo i jeszcze piesek poprawia liże i tak dalej, ale wszyscy są odrobaczeni, także nic tu nie powinno się wydarzyć. Moi drodzy, dobra, o, indyki jeszcze się schodzą. Fajne słoneczko wyszło, bajabongo, widzicie, faflot goni kurę, co ma w dziobie kawałek pomidora. To jest właśnie faflot. Dobra, nie przeciągając, moi drodzy, bo jeszcze dzisiaj czeka mnie robota. Będziemy ten płot tutaj dokańczać. To proszę bardzo, Matylda, jesteś gotowa na porcję chleba? Zobacz, ile tego tu jest. Ale nie wszystko wam dam. Tą reklamówkę chowam do kieszeni i biorę jedną bułę, drugą bułę. Tu gdzieś se to wsadzę. I trzecią bułę. I trochę jeszcze chlebka. Dobra. Ue, kurde, gdzie muszę teraz zabrać z tym? Czekajcie. Idę, jedną bułę damy tutaj. Zosia, trzymaj. Dobra. I z tym idę. A wyglądam, jakbym biegł do domu z pełnym pęcherzem, jakby mi się siku chciało. Ale ja lecę tutaj, moi drodzy. Tutaj. O! I dajemy, Malwinka, tobie. Chrupaj. Pokaż, jak ty chrupiesz. Zobacz, jakie pyszne, suche bułeczki. Ja bym mógł to sobie zetrzeć na bułkę tartą i mieć bułkę tartą do kotletów. Ale wolę dać tobie, nie? Bo ty jesteś matka karmiąca, wymagająca. Jeszcze ci później przyniosę i choinkową gałązkę. I jakieś inne cudawianki, warzywka, nie warzywka. Ładnie zajadaj. Super ci to idzie, tylko to ci pewnie wypadnie za chwilę z tego pyszka. Tu sobie przytrzymujesz. Dobra, a Jurek się wściekł, światło ci zgasiłem, chodź zapalę ci. O to ci chodziło? Nie, ty na pewno jesteś znowu głodny. Dobra, i druga buła tutaj dla Gochy. Gośka, ale czekaj, chodź tą głowę schowaj, bo tak wyglądasz jak żerafa. Za tego płota. No jedz, jest ładnie, jedz. Zoro ci to puszczę i o tu nie będę wiecznie z stołu, bo ja mam robotę. Dobra, potworze świński. Nie, że potworze, bardzo jesteś piękną świnką. Proszę tego chlebka trochę tutaj ugryź sobie. O! Będziemy cię chyba jutro wypuszczać, wiesz? Z tymi małymi prosiaczkami. Będziesz tutaj latać po podwóreczku, smaczków jakiś damy. No i przede wszystkim one sobie odkryją ten świat, bo one jeszcze nic poza tym boksem świńskim nie widziały. Poza tą rzeczywistością, metr na dwa. No, to one nie mają pojęcia, co tu jest. Dobra, idziemy jeszcze luknąć, moi drodzy, co tu się dzieje. Wiadra się walają. Kura do wiadra wlazła. Och, holender. O, i to mi się podoba, że świńska rodzina. To jest korytko z myślą o tych małych prosiaczkach. A zostały jeszcze dwa z tego pierwszego miotu. A mianowicie boczek i bekon. Zobacz, on przy żarciu nawet da się pogłaskać. A tak jak swobodnie loto, to się boi tego człowieka trochę, ale z tymi starszymi było też tak samo, a teraz widzicie, podrapię trochę tutaj i już zaraz taka świnia się kładzie na bok, cycuchy daje do głaskania, do wypieszczenia, no i dobra, całe świńskie stado wyżera myszka, widziałaś ty to, gdzie ty jesteś, zobacz, ty już chyba ani się tam nie zmieścisz, buszują do czystego patrzą wylizać, też tu liskasz coś. Jaruś, wyjadaj tutaj, zarządzasz, lewo, prawo patrzysz, nie wiesz gdzie pierwsze kichawę wetknąć, nie? Skąd wyżerać? Moi drodzy, niechaj to zwierzęce towarzystwo wyżera, ja się biorę za robotę, człowiek ma swoje obowiązki, także wam puszczam muzyczkę, a ja chwytam za narzędzia i bierzemy się, moi drodzy państwo, za kontynuację nad pracami, nad tym płotem. Nie wiem, czy ja to dobrze gramatycznie powiedziałem, bynajmniej. Let's go, bierzemy się za robotę.
Miśka, chodź pokażemy, co my tu mamy, na czym my skończyliśmy. Pawlot, a ty już tam się zaprzyjaźniłeś? Nie powiem z kim, to znaczy powiem, ale za chwilę jeszcze. Chodźcie, moi drodzy, w międzyczasie zobaczycie płot. Oczywiście zabrakło mi listewek, tak po cichu się z tym liczyłem. Tutaj mamy całą ścianę, a tutaj, słuchajcie, no tylko połowę, nie? Tyle nam na trzy takie jeszcze pola zabrakło. Będzie trzeba dokupić desek i tu jeszcze dosztukować, dosztukować. Tak to wygląda. Czekajcie, niech ja rzucę okiem. W miarę myślę, że jest prosto. No delikatnie, jakby kto chciał z tego strzelać, to gdzieś tam 100 metrów dalej mógłby nie trafić z takiej lufy. Lekko jest krzywa, ale ja to chyba tylko widzę swoim pedantycznym okiem. Słuchajcie, to jest zmora ludzka, ale taki się człowiek urodził i koniec. Słuchajcie, a żeby tytuł tego odcinka miał swoją rację bytu, to słuchajcie, takiego mamy ziomeczka. Siema, to jest Darek, królik Darek. A czemu Darek? Bo obiecałem kiedyś patronowi, który ma tutaj srogie zasługi w Koziołkowie, że królik będzie obdarowany jego imieniem. No i dobra, patrz, świnia Faflota tam chciała ugryźć w dupsko. Więcej skacz tutaj do tych wszystkich zwierząt. Zobacz, jak ty wyglądasz. Moi drodzy, to jest chłopak. On dopiero będzie mógł być w sensie dosztukowywany do tych dwóch dziewczyn, które tam są za 2 miesiące, ale nam nie o to chodzi, tu się nie spieszy, ażeby króliki rozmnażać. Co będzie, to będzie w swoim czasie. No i dobra, patrz, Matylda wyżera tego siana. Idę zaraz koźlakom też jeszcze siana dać. Moi drodzy, chwilę tutaj zamknę i pokażę wam tutaj. Tutaj mam już przygotowaną dla niego klatkę. Tak jest tutaj zasłonięte, żeby mrozu nie było. Patrzcie, tu ma koszyczek z sianem. Tu ma sianem ładnie pościelone. I tu ma taki o króliczy paśniczek. Będzie miał tutaj za chwilę nasypane granulatu. Tu ma wodę z witaminą B. Dobra, i patrzcie, tutaj są dwie jego dziewuchy. Będę tu dzisiaj sprzątał, bo już ostatnio mówiłem, ale czas nie. Ue, kurde, czekaj, bo zaraz. Ue, zostawcie królika. Oj, widzicie dlaczego teraz. Teraz widzicie, dlaczego tu jest potrzebny płot. O matko, dobra, dajcie tego Darka tutaj. Darek, poczekaj no chwilę. Tu jest jedna twoja dziewucha. Ona jest taka złośnica trochę. Zamykamy ją. A tutaj jest druga, ona jest co prawda młynarzem, tak się mówi na srokacza niemieckiego, bo tej rasy są to króliki, który ma niepełny rysunek, czyli ten czarny motylek na pyszczku ma taki niepełny. No i nie ma takich kropek tutaj z tyłu, są jakieś wytyczne do tej rasy, ale o tym zaś tam wam nawinę przy okazji. No idźcie chłopy, bo ale ten królik nie jest taki ubarwiony jak powinien być, ale za to jest ze mną zakumplowany i on tu zostaje na dożywocie. Dziękuję, do widzenia. Mnie nie obchodzi nic, że ludzie, hodowcy mówią, że takie króliki to się utylizuje już przy urodzeniu. Sami się zutylizujcie i aleluja. Dobra, moi drodzy, biorę tego Darka. Czekajcie, tu sobie otworzę. I bierzemy tego Dariusza naszego. Dariusz, chodź, będziesz chciał tu wyjść sam? Czekaj, ja bym cię chciał jakoś tak umiejętnie chwycić, za uszy cię nie będę chwytał, nie? Kurda, najlepiej to jak ja bym cię od góry wziął. Czekaj no, koźlaki, tylko biada wam, jak mi tu roztrzaśniecie tą klatkę. Chodź Dareczku, chodź. O, tak się podobno chwyta królika. I dobra, i kicaj, tu już rozwalają, już te osikane siano będziesz jeść. Pięć mi stąd! Klatkę rozwaliły, poidło wyczasły. A gdzie jest zamykanie? Gdzie jest mocowanie do poidła? Tu. Jak ja tu zrobię ten płot, to będzie kara taka, że tu nikt nigdy nie wejdzie. Tylko gospodarz i króliki tu będą. Zobacz, on się nie może odnaleźć, ten chłopak. A ty mu, Adaś, jeszcze wyżerasz sianka. No poczekaj, ja ci zaraz dam. Ja wiem, że wy jesteście wszyscy głodni cały dzień i całą noc. Najlepiej byście, najchętniej byście mymlali tego siana, ale bez przesady. Dobrze, moi drodzy, na tle tego placu budowy pragnę wam zaoferować taką ofertę, ile można tak powiedzieć, masłem maślanym. Może zostanie wybaczone, bo ja tak niekiedy śmiesznie godzę. Słuchajcie, takie są magnesy na lodówkę. To są trzy z wielu innych. Mamy chyba takich magnesów różnych
z 15 rodzajów. Ale gdyby ktoś byłby zainteresowany, w opisie tego vloga jest zrzutka na zboże, bo słuchajcie, mamy puste beczki i jak ktoś byłby szczodry, ażeby się nad nami zlitować i otrzymać albo takie magnesiki, czekajcie, sobie to wszystko tutaj odłożę, bo jeszcze mam w kieszeni pocztówki, albo słuchajcie, takie pocztówki można by uzyskać, wypisane z pozdrowieniami od gospodarza, od Jarusia, od całej ekipy. Takie przeróżne, też tych modeli chyba jest, kurde, z 40 różnych. I pieski, i kotki, i wszyscy razem, i gospodarza trochę, i świnki, i kuski, moi drodzy. A jeszcze wam pokażę kubki. Takie, słuchajcie, można zdobyć kubki. Są tutaj wszyscy najważniejsi bohaterowie, najbardziej rozpoznawalni. Także zapraszam serdecznie do wsparcia zrzutki Jaruś, bo już ptaki nie mają zboża. Także zachęcamy, zachęcamy. Jaruś, a jeżeli ktoś jeszcze jakimś dziwnym trafem nie ma kalendarza na nowy rok, na ten rok 2024, to zachęcamy. Ten jest co prawda trochę tu oszroniony i tak może niewyraźnie widać, ale to jest kalendarz magnetyczny, jego można ulokować na drzwi od szopy, jak ktoś ma metalową szopę, ale ja bym zachęcał do domu elegancko go sobie ulokować na lodówce. Mamy jeszcze kalendarze ścienne, 12-stronnicowe, na każdej stronie jest inne zdjęcie. Faflot ewidentnie chce tu się dostać, no. Jestem ciekaw, jak byś ty się zachowywał, jakbym cię tam zamknął z tym królikiem w tej klatce. Czy on by cię zeżarł, czy ty jego, bo to naprawdę mogłoby być różnie. No, tak jak mówię, mamy jeszcze te kalendarze ścienne. Słuchajcie, oferta jest opisana w opisie zrzutki, a link do zrzutki jest w opisie tego vloga. Zachęcam serdecznie, moi drodzy. Żegnam się z państwem, lecę tych czortów jeszcze nakarmić i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej takiej wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.